Witajcie. Słuchajcie, minął roczek, więc pasowałoby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda teraz, po roku czasu od zalania akwarium. Jakie zmiany wprowadziłem w akwarium, jakie są plany co do tego akwarium. Chciałem się z tym z Wami podzielić. Słuchajcie, pierwsza sprawa, jeśli chodzi o całokształt, to naprawdę jestem mega zadowolony. Lampa Ati, świetlówki T5 naprawdę robią robotę. Ja kiedyś miałem akwarium z samymi LEDami. Nigdy nie miałem takich przyrostów, jak mam po prostu pod T5. Także szczerze mogę polecić zakup lampy, czy to Ati, czy może jakiekolwiek inny, ale ze świetlówkami T5 naprawdę przyrosty, rewelacja. Pewnie jak ktoś ogląda, widział moje wcześniejsze odcinki, to widział, jakie ja tu miałem szczepki, a jak to wygląda teraz, więc no, dla mnie przynajmniej są mega przyrosty porównując z tym, co miałem kiedyś w starszym, mniejszym akwarium pod lampami tylko i wyłącznie LED. A miałem z danej firmy lampę, więc no, nie byłem tak zadowolony jak teraz w tym przypadku. Słuchajcie, istotną zmianą, jaką wprowadziłem do akwarium, to tak jak widać, nie mamy piasku. U mnie w akwarium były dwa rodzaje piasku. Na samym początku był to żywy piasek, który bardzo szybko wyrzuciłem. I przez kilka miesięcy miałem piasek koralem z uchem, ten najgrubszy, który też wyrzuciłem. Powiem Wam szczerze, że jeszcze jak miałem babkę, która go tam gdzieś kopała, no to było wszystko, no było lepiej niż to, co się działo później, bo ja nie wiem, że się tej babki pozbyłem, bo ona mi robiła taki syf w akwarium, że no, że cały ten syf, który się chował w piasku, to po prostu pływał w toni, więc jedno wielkie świetnisko pływało. Mnóstwo drobinek i tak dalej. Więc ja się pozbyłem tej babki, oddałem ją do sklepu, no ale zaczęły się robić problemy tego typu, że cały ten syf się po prostu w piasku kumulował. No ja też się dziwiłem, czemu mi w ogóle odpilniacz nie pracuje, czemu on mi nie wywala w ogóle brudu, czemu ja mam non-stop na jakimś tam poziomie praktycznie zerowym, bo ta woda cały czas była bezbarwna w testach, więc mnie to zaczęło troszeczkę zastanawiać. No i pierwsze co zrobiłem, zacząłem grzebać ten piasku i okazało się, że po prostu tam jest jedno wielkie bagno. Ja go wyssałem, 30 minut go mułem pod prysznicem, go nie domułem, taki brud. I co się okazało? NO3 skoczyło mi na 1,2 mniej więcej w tym momencie mam. Odpilniacz fajnie pracuje, także nie wiem, czy to wina piasku, nie mam żadnego pojęcia. Niektórzy walczą ze zbijaniem NO3, ja musiałem walczyć z podbijaniem. Rzucałem tu po 6 kostek, karmiłem 6-6 kostkami, karmię korale, różne rzeczy wlewam i po prostu, no mówię, odpilniacz. No nie pracował, no cały czas pusty kubek, tydzień, dwa, ja mam praktycznie pusty kubek. Teraz nie mam piasku. Fajnie, kubeczek się zapełnia, NO3 podskoczyło troszeczkę, widać też po koralach, że no, na pewno jest lepiej z koralami teraz, jak jest to NO3 powyżej 0 niż jak było na 0. Więc pod tym względem jestem zadowolony. Nie wiem, czy wrócę do piasku, bo no nie wiem, no, może jak znajdę jakiś taki, który by mnie zadowalał, granulacja i tak dalej, może coś sypię. Na tą chwilę jest bez piasku i niech tak zostanie. Słuchajcie, druga sprawa to baling. Ja tutaj lałem balinga Ati Pro, te dwie butelki, bardzo wygodna sprawa, podłączamy do pompy, nic nas nie interesuje, ale ja miałem problemy z mikro, nie było dnia, żebym nie musiał przecierać szyb. Podejrzewam, że tam było za dużo mikro, albo moje korale nie potrzebowały, to ja nie mam żadnego pojęcia, po prostu dzień w dzień miałem zielone szyby. Przeszedłem całkowicie na proszki balinga, ale też przeszedłem z tego względu, że niedługo, mam plany na zmianę akwarium, ale za chwilę, więc przeszedłem na tego balinga w proszkach. Tam też oczywiście jest mikro, ale nie w takiej, może nie w takiej, mam jakąś tam kontrolę nad tym balingiem, więc ja go dałem mniej do tego balinga i w tym momencie nie mam problemu z brudnymi szybami, więc no tu też pomogło właśnie zmiana tego Ati na zwykłe proszki. No i też nie ukrywam, że finansowo na przyszłość mnie to będzie mnie kosztowało, ponieważ no, jest plan na zmianę tego zbiornika na 700-800 litrów. Mam już, powiem szczerze, stelaż, mam już stampa, tam już niedługo będę zamawiał sobie szkło. Bardzo mi się marzy akwarium, które będę mógł obserwować z dwóch stron, czyli chciałbym wykorzystać po prostu to, co jest za skałą, bo to jest takie niewykorzystane miejsce, więc mam taki plan zrobić akwarium, które będzie widoczne z trzech stron, około 800 litrów. Ale to jest przyszłość, powolutku kompletuję sobie sprzęt do tego, więc na pewno Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę mamy to akwarium Glossy. Jeżeli chodzi o akwarium Glossy, jestem z niego też zadowolony. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, wygląda to, jak wygląda. Korale mają ładne przyrosty. I tyle. No. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.